Karty miłosno-anielskie i porada miłosno-anielska dla Ciebie. Witam serdecznie, kochani Państwo. Dzisiaj powróżę Państwu z kart Tarota, Złoty Tarot oraz z kart anielskich. Już pokazuję Wam, kochani, te serię. Tutaj mamy Złoty Tarot, porada miłosna z Tarota i magiczne przesłanie od wróżek, anielska porada, czyli miłosno-anielska porada dla Ciebie z kart Tarota i z kart anielskich i również klucze anielskie, które podpowiedzą Ci jakieś rozwiązanie odnośnie Twoich problemów. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy. Super, że jesteście. Bardzo się naprawdę cieszę. Niezmiernie jestem szczęśliwa, że jesteście, że zaglądacie tutaj, że wierzycie w porady kart, które dają Wam wskazówki do rozwiązania lub przemyślenia jakichś problemów, które są dla Was inspiracją. Ponieważ o to chodzi właśnie w tych rozkładach. Więc wyciągnijmy, kochani, teraz kartę Tarota i zobaczmy, jaką poradę dostaniecie. Witam w międzyczasie wszystkich nowych subskrybentów i wszystkich nowych słuchaczy. Jeśli znalazłaś dopiero co teraz mój kanał, to proszę zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz oczywiście od YouTube'a wszystkie powiadomienia o moich codziennych nowych wróżbach dla Was. Zapraszam do komentowania, do lajkowania i oczywiście cieszę się, jak piszecie do mnie e-maile na wróżby indywidualne. Wtedy możemy się przyjrzeć Waszym osobistym pytaniom, problemom za pomocą dat urodzenia, zdjęć, konkretnych Waszych życiowych historii. Mogę wejść wtedy głębiej w materię. Więc zapraszam Was, kochani, na wróżby indywidualne. A teraz wylosuję dla Was jedną z kart Tarota. A z kielichów, wow, jaka piękna karta. Już Wam pokazuję, kochani. Cudowna, cudowna karta. A z kielichów to oczywiście szansa na nową miłość. Szansa na piękne emocje, na romantyczność, na przepływ cudownych, romantycznych uczuć. As kielichów to coś nowego, nowe emocje, które poczujecie. As kielichów to nowa szansa na miłość, na to, byście poczuli od nowa miłość. As kielichów mówi być może o nowej próbie, o daniu komuś jeszcze raz szansy lub poznaniu kogoś zupełnie nowego do relacji, do związku, do romansu, do romantyczności. A z kielichów to mnóstwo przepływających przez Was uczuć, emocji. Także przepiękna karta, dająca nadzieję, że coś w Twoim życiu uczuciowym może się pozytywnego wydarzyć. Zobaczmy do tego kartę anielską. Wegetarianizm.
Nowe nawyki żywieniowe sprawią, że będziesz mieć więcej energii, lepsze zdrowie, zwiększy się jasność Twojego umysłu i wzmocni zdolność urzeczywistniania marzeń. Czyli zobaczcie, jeśli nie jesteście nawet wegetarianami, jeśli nie przejdziecie na wegetarianizm, to nie chodzi o to. Chodzi o to, by zdrowiej się odżywiać. Zdrowe odżywianie da Wam również zdrowy umysł, zdrowe ciało, zdrowy sen, zdrową aktywność, da Wam więcej siły, witalności, więc należy przemyśleć Wasz sposób odżywiania. Jak widzicie tutaj, widzimy rośliny, owoce, czy warzywa, czy ogród po prostu. Także dobrze się odżywiać w zdrowym ciele, zdrowy duch i wtedy być może poprzez to, że będziecie zdrowsi, będziecie jasno myśleć, będziecie witalni, będziecie pełni energii właśnie, to być może tutaj poprzez to pojawi się ktoś na Waszej drodze, komu się właśnie spodobacie. Tak? I również Wy będziecie mieli więcej siły na to, by być może zacząć coś pięknego, nowego. Być może byliście teraz zmęczeni, przemęczeni, niewyspani, jacyś, nie wiem, często chorzy lub zdenerwowani, niecierpliwi. I poprzez zdrowe odżywianie, zdrowy sen, wszystko się to może uregulować i przemienić na pozytywne energie. Jeśli macie pozytywne energie, to oczywiście inaczej się zachowujecie, inaczej działacie, inaczej myślicie, macie pomysły, macie siłę i wtedy mogą się wydarzyć piękne rzeczy, tak jak tutaj widzimy. Poznacie kogoś nowego, zakochacie się na nowo. Teraz klucze miłosne, czyli klucze do rozwiązania Waszych problemów lub jakichś tutaj niepewności. Wyciągnął 3 klucze anielskie. Dobrze, pierwszy klucz to dziękuj za dobro i pomnażaj je. Czyli bądź wdzięczny, bądź wdzięczna i pomnażaj to dobro. Pozwól się obdarować. Czyli przyjmuj wszelakie podarunki, komplementy, miłe słowa, miłe gesty. Zaufaj swoim uczuciom. Czyli nie wątp we wszystkie uczucia. Zaufaj temu, co czujesz. Tak? Ponieważ zaufaj też intuicji, swoim emocjom, swoim uczuciom. Ponieważ to będzie klucz być może do ważnych, istotnych, znaczących kroków w Twoim życiu. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym Państwu. To była porada miłosno-anielska dla Was. Przemyślcie i życzę Wam pięknego tygodnia. Do usłyszenia już wkrótce.